Co najmniej 65 pracowników mediów zginęło w 2020 rok. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy IFI. W 2020 roku zginęło 65 pracowników mediów. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy IFI poinformowała w piątek, że w 2020 roku, podczas wykonywania swej pracy, zginęło 65 pracowników mediów, najwięcej w Meksyku. Co najmniej 229 dziennikarzy pozostawało w więzieniach do marca tego roku. Dziennikarzy i innych pracowników mediów zabito w 16 krajach w ramach celowych ataków lub podczas wymiany ognia i eksplozji bomb. Po raz czwarty, w ciągu ostatnich 5 lat, najniebezpieczniejszym krajem dla reporterów okazał się Meksyk, gdzie popełniono 14 morderstw. 10 dziennikarzy zginęło w Afganistanie, 9 w Pakistanie, 8 w Indiach, po 4 w Syrii i na Filipinach. Reporterzy zginęli też w Rosji, Szwecji, Iraku, Somalii, Bangladeszu, Kamerunie, Nigerii, Jemenie, Hondurasie i Paragwaju. Turcja jest krajem, w którym więzi się najwięcej dziennikarzy na całym świecie. Do marca w więzieniach pozostawało tam 67 reporterów, głosi komunikat IFI. 23 dziennikarzy jest więzionych w Chinach, 20 w Egipcie, 16 w Erytrei i 14 w Arabii Saudyjskiej. Wśród dziennikarzy zatrzymanych w ostatnich dniach jest pracujący dla Associated Press Stheim Zaw, aresztowany w Birmie podczas relacjonowania demonstracji przeciw juncie, która przejęła władzę w tym kraju. Od wojskowego zamachu stanu, który nastąpił 1 lutego, zatrzymano tam 38 reporterów. W piątek w Birmie aresztowano polskiego dziennikarza Roberta Bociagę, pracującego dla TPA. Informacje te potwierdziło polskie MSZ. Pod koniec grudnia organizacja Reporterzy bez Granic RSF poinformowała, że w 2020 roku zginęło 50 dziennikarzy, a niektóre z tych zabójstw były wyjątkowo okrutne. Ofiarą karteli narkotykowych padli meksykańscy reporterzy Julio Valdivia Rodriguez oraz Victor Fernando Alvarez Chavez. Pierwszemu z nich obcięto głowę, ciało drugiego zostało poćwiartowane. W Indiach Rakesh Singh, dziennikarz badający korupcję lokalnych władz, został spalony żywcem. Wiele ofiar celowych zabójstw to dziennikarze śledczy, zajmujące się sprawami korupcji lub przestępczością zorganizowaną. Łącznie od 1990 roku, kiedy IFI zaczął publikować swoje raporty, zginęło 2680 dziennikarzy.